20 kwietnia wspominamy błogosławionego Anastazego Pankiewicza, prezbitera i męczennika. Jakub Pankiewicz urodził się 9 lipca 1882 roku w wielodzietnej rodzinie rolniczej Tomasza i Tekli we wsi Nagórzane. Ochrzczony był w kościele parafialnym w Nowotańcu koło Sanoka w diecezji przemyskiej. W rodzinnej miejscowości rozpoczął naukę. Kontynuował ją w gimnazjum w pobliskim Sanoku i we Lwowie. W wieku 18 lat wstąpił do zakonu Bernardynów. Po rocznym nowicjacie i zdaniu matury studiował teologię w Krakowie i we Lwowie. Święcenie kapłańskie przyjął w roku 1906. W pierwszym roku kapłaństwa pracował w parafii w Wieliczce. Potem był przełożonym w nowicjacie we Włocławku, gdzie przygotowywał młodych mężczyzn do życia zakonnego. Przez kilka następnych lat opiekował się klerykami we Lwowie. Wybuch I wojny światowej zastał go w Dżurkowie, niedaleko Kołomyi na terenie dzisiejszej Ukrainy. Został kapelanem wojskowym w randze kapitana. Skierowano go na Węgry, pełnił tam obowiązki duszpasterza polskich żołnierzy oraz węgierskiej Polonii. Po zakończeniu wojny wrócił do klasztoru w Krakowie, gdzie 11 lat był przełożonym. W tym czasie odnowił kościół. Był cenionym spowiednikiem, katechetą, kaznodzieją i rekolekcjonistą. W 1930 roku z polecenia władz zakonnych i za zgodą biskupa łódzkiego, Wincentego Tymienieckiego, w łódzkiej dzielnicy Doły kupił ziemię pod budowę kościoła i szkoły. Prace budowlane postępowały szybko. W znacznym stopniu budowę wspierała Polonia Kanadyjska. Był dobrym organizatorem i gospodarzem. W 1937 roku ukończono budowę kościoła, klasztoru i trzypiętrowego męskiego prywatnego gimnazjum ogólnokształcącego. Szkoła przeznaczona była przede wszystkim dla ubogich chłopców z rodzin katolickich, ale uczyli się też w niej synowie rodzin protestanckich. Zatrudnił tylko jednego kapłana jako katechetę. Całe grono pedagogiczne stanowili świeccy. W tym czasie założył zgromadzenie sióstr antonianek od Chrystusa Króla. Celem zgromadzenia była służba ubogiej młodzieży, najbiedniejszym rodzinom łódzkim i samotnym matkom. Siostry pracowały także w zakrystii i powstającej szkole. Pracę w szkole przerwał wybuch II wojny światowej. Okupant wypędził zakonników z klasztoru. Jednak ojciec Anastazy zamieszkał w wynajętym pokoiku w mieszkaniu grabarza przy pobliskim cmentarzu. Nie ukrywał się, chodził w habicie. W niedzielę odprawiał mszę świętą, sprawował także inne posługi kapłańskie. Nie zniechęcały go trudne warunki i uciążliwość okupacji. 1 kwietnia 1940 roku został aresztowany. Po przesłuchaniach trwających 17 dni zwolniono go i mógł do 6 października 1941 roku kontynuować posługę kapłańską. Wtedy to właśnie ponownie go aresztowano. Początkowo osadzono w obozie przejściowym w Konstantynowie Łódzkim. W dniu 30 października wraz z innymi więźniami konstantynowskiego obozu został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam musiał zdjąć habit zakonny i zamienić go na obozowy pasiak z numerem 28176. W obozie niewolnicza praca, upokorzenia, bicie, niewystarczające pożywienie mocno osłabiły jego organizm. W maju 1942 roku przez obozowego lekarza został zakwalifikowany do grupy inwalidów, czyli niezdolnych do pracy. Miał już prawie 60 lat. 20 maja wyspowiadał się u kapłana współwięźnia. Potem powiedział: jestem spokojny i gotowy na śmierć. Tego dnia w grupie 60 współwięźniów został wywieziony z Dachau. Do wagonu wsiadł, a raczej był brutalnie wpychany, jako jeden z ostatnich. W ogólnym pośpiechu chciał pomóc starszemu współwięźniowi. W tym czasie Niemcy złośliwie zatrzasnęli właz do wagonu, tak że ostry brzeg odciął obie dłonie ojcu Anastazemu. Pociąg zatrzymał się w Mauthausen lub w Linzu. Stąd więźniów samochodem przewieziono do Hartheim koło Linzu, na terenie dzisiejszej Austrii. Samochód stawał się komorą gazową, gdyż rury wydechowe skierowane były do wnętrza pojazdu.
Nie wiadomo, czy ojciec Anastazy dojechał żywy do Hartheim, czy w drodze zmarł z wycieńczenia. Jego ciało spalono w krematorium w Hartheim. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, prosimy Cię pokornie, udziel nam za wstawiennictwem błogosławionego Anastazego silnej wiary, by mężnie trwać przy Chrystusie i wytrwałości do czynienia dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.